Już nagrywa się? Tak. Witamy w części drugiej. Tutaj przechodzili po Wrocławiu trener Radosław Hyży. Witam, były zawodnik. Witam serdecznie. Trener Michał Uvalin. Taki, mogę sobie powiedzieć, trener fit, taki Michał, można by powiedzieć. Michał. Bardzo dobrze trener Michał. Bardzo dobrze trener wygląda. Strefa Chanasa, robimy skarb kibica, część druga. Może będzie trzecia, zobaczymy, jak podzieli pan Adam. Jak będziemy gadać, mamy dobry czas. Jedziemy dalej. Zakończyliśmy pierwszy odcinek o Astorii Bydgosz. Następna była w tabeli rok w zeszłym sezonie Arget, BM Slamstal, Ostrów Wielkopolski. I tutaj poszły petardy wystrzelone z Ostrowa. No jest o czym gadać. No Florens, teraz King podpisał puchary, trener Majeski. Ja się zastanawiam, pod wielkim ciśnieniem będzie majonez na pewno w tym sezonie. No, na pewno zdaję sobie sprawę. Trener Hyży, proszę trener Hyży. Jeżeli chodzi o nazwiska, to jest, jak powiedziałeś, petarda, oczekiwania wielkie. Mi się bardzo podoba ten zespół. Stworzył ten zespół były zawodnik i to widać. Ale tylko jedno mogę powiedzieć, parkiet zweryfikuje. Bo ja nie sądzę, żeby był podwieszony. I też współczujesz, kurde, nie, bo tylu jest, każdy chciał będzie... Nie, nie chodzi o... Myślisz, że... Tutaj akurat będzie prosta, żeby nie przeszkadzał. No... Nie wiem, czy teraz się ze mną zgodzi, ale przy pucharach i lidze to naprawdę... Postawiono na obcokrajowców, tak, kosztem Polaków, na pewno ewidentnie. Mhm. I to są dobrzy obcokrajowcy. Faktycznie na papieru to są zawodnicy, koji... Tu jak ja wiem, Taurean Green, ostatni sezon, Francja, slabjutko, tam nie nic tam specjalno. 6,5 punktu, 3,7 asyst. Słuchaj, tak. 33 lat, jak ja pamiętam dobrze, jest 33 lat Taurean Green albo nie? Już sobie sprawdzam, albo pan Adam nam to wszystko sprawdzi, ale... Nie wiem, ale to sobie sprawdzimy. Na pewno grał we Francji, Le Mans, Sartre. Dobrze zespół, super zespół. Super zespół. Uwaga, tak, 34 lata. 34 lat. Może miał urodziny. Słuchaj, pierwsze 34 lat. Potem mamy Viktor Rad. Ja go pamiętam, grałem przeciw niego, kiedy grał w Gaziantepu u Turcji. U tym czasu słuchałem, da więcej nie trenował, nie grał nic. Dla mnie Viktor Rad potem, u tym sezonu zrobił transfer do CSKA Moskwy. Jak właśnie pamiętam, co jest, była dla mnie, to był żart. Czemu? Chłopak, który więcej nie daje rady u Gaziantepu grać, chodzi do CSKA Moskwy. I to jest teraz następne pytanie, po co chodził on tam. Do Bragi jakiś może. Oczywiście, zagrał, ja myślę, jeden mecz zagrał, albo kilka minut. Ostatni rok Bundesliga, słabiutko to wyglądało. Mhm. Tak faktycznie jak teraz jest 2014 rok i jak mówimy o Taurean Greenu i Viktor Radu, oczywiście rozmawiamy o... Innym poziomie. Tak, oczywiście. Ale jest 2020. Jesteśmy w Polsce. Niestety. W polskiej lidze. I oczywiście, i teraz. I powtórno idziemy Strawberry on a Cake, Sean King, 38 lat. Ale tu Sean to wygląda, jakby miał 28, nie? Super. 30, ale ma 38. 38, będę miał 39. No tak. Słuchaj, i teraz rozmawiamy o dwa mecza u tygodniu. Podróżami. I co mówiłeś na początku, z dużym naciskom całe te organizacje, właściciele, na 100%. Prezesi, właściciele, Stal Ostrowa, Nowa hala, jer dwie właściwie. Ja myślę, da prezes albo prezesi po końcu podpisania wszystkich zawodnika, myślę, da oni oczywiście nie chcą o tym gadać, ale ja myślę, da oni myślą tylko o mistrzostwie. Na 100%. No to tak znając... Oczywiście. A moim zdaniem to będzie ciężka praca. to będę ciężko prowadzić ten zespół. A dlaczego ciężko? Jak z takimi zawodnikami? Dlaczego jest ciężko? Tu będzie ciężko, trener da będę kontrolował kompletną tę sytuację w zespole. Ciężko. Bardziej chemię drużynie, tak? Nie cało, wszystko. I ile trenujesz, jak trenujesz i co. To jest faktycznie... Nie, ale teraz mówimy o nazwiskach. Viktor Rad, 29 lat. Jeżeli chodzi o nazwiska, to to jest drugi zespół w lidze. Czy trzeci? Czy pierwszy? Czy pierwszy? Ja bym powiedział, że pierwszy na papierze. A jest kwestia, słuchajcie, nazwiska nie grają koszykówki. No wiem, ale to wiemy. Ale musimy się szkolować. I w ostatnim roku nam je pokazano, że nazwiska nie grają. I teraz to musimy mieć jak jeden fakt. Nie możemy całe życie tylko oglądać statystyki nazwisk. No dobrze, tylko... Ja mówię, że Taurean Green miał niedobry sezon ostatni rok. Mówię, że Viktor Rad ostatnie 3 lata nic nie gra. To mówię. I mówię, że Sean King ma 38 lat. Dobrze, ale oczywiście mówię, że Sobin ma, słuchaj, nazwiska. Mówię, ale od nich nikt nic nie oczekuje. To prawda. Tak, dlatego ja uważam, że top 4 to jest musowo. Stał? Tak. Nie. Ja myślę, że oni myślą, że muszą być mistrzami. To jest moje, co ja myślę. A jak tam robimy analizę, Josip Sobin przed 2 sezona miał dobry sezon u Igora, u Anvilu. A jak było ostatni sezon? Nie było tak fantazja. Nie było taka... Było taki równy sezon, wiesz. Tego oczekuje teraz trener. Ja myślę, że wielką gwiazdą będzie James Florens, bo on lubi mecze, lubi na przykład się popisywać i tego oczekuje prezes i tego oczekuje Ostrów. Ostrów nie oczekuje treningu. Ostrów oczekuje wyników. Ja nie mówię o treningami niego. James Florens lubi to, co lubi. Viktor Rad... I trener musi zrobić to, co oni lubią. Chce rzucać za 7 metry, a nie grać obronę. Taurean Green ma 33 lat i on chce piłkę, i on nie chce grać obronę. Nie chodzi on tu, da gra obronę. I to będzie wszystko, a nie, to Chris Mita jeszcze mamy. To musimy tam piękno wszystko zapakować. Ale moim zdaniem oczywiście chcemy mówić o nazwiskami, ale chcemy mówić o nazwiskami i co te nazwiska zrobili ostatni sezon albo ostatnie 2 sezona, gdzie grały. My mamy teraz zawodniki, którzy grali Euroligę, a teraz grają ligę lokalne. Faktycznie ja chcę tylko i zanalizować sytuację. Ja też 5 lat temu w Eurolidze biegałem, teraz drugi jestem. Dobra, tylko ja bym się nie zgodził, bo jak ja mam zawodników, na przykład wiem jak na treningu wygląda zawodniku, który jest na przykład z G League, albo na przykład jest po uniwersytecie, albo gdzieś tam grał, jak ten mówi, w ligach lokalnych, a my tutaj mamy zawodnika, który grał w dobrych ligach, ale grał słabiej, ale on umie grać. I z takim się lepiej trenuje. Nie, oczywiście, ale to jest kwestia, jak tu będę. Ale dobrze, ja nie chcę teraz naciskać, da nieko na końcu pomyśli, jak to nie będzie dobry zespół. Ja im wszystko najlepszego tam... No ale tam na pewno jakby coś było nie tak, to będzie dużo nerwów. Do wszystkich oczywiście, a ja wiem, jak jest personality Viktora Rada. Słuchałem troszeczkę o Taurean Greenu i wiem o Jamesa Florensa. I oczywiście popatrzymy jak... Maja, współczuję ci naprawdę. Nie, gratulacje. Gratulacje, dużo... Ale masz dużo... Współczuję. Nie, ale oczywiście, ale tu możemy popatrzeć, jak się trener będzie adaptował. Można trener Majeski to będzie najlepiej prowadził. Można tam po 3 miesiąca popatrzymy taki dobre prowadzenie zespoła, jak mówiliśmy za Artura, da playoff musi być tam taki cel tego sezonu, ale taki walka i chodzić do playoffu, a cel dla mnie, za trenera Majewskiego, musi być, jak będę pilnował zespół. Nie jaki wynik będę. Wynik będę na końcu u playoffu. I wynik może być i taki, i taki. Jer ty, kiedy przyjdziesz na czwórkę, u półfinał, ty możesz przegrać, wszystkie mogą być niezadowolni, ale ty dajesz radę. Ty dajesz radę. Znaczy to jest, teraz mamy te 2 drużyny, nie możemy... Ale nas będą słuchać tutaj, kurde, trenerzy. Powiedzą, ale musimy coś wyciągnąć. Ale słuchaj, prowadzić ten zespół. Prowadzenie zespoła u 2 ligi to jest ciężka praca. Tak. Ludzie nie mają pojęcia, co to jest grać. No właśnie, niech trener opowie, jak to było No Euroliga była, wieloskładna. Od czasa Liga tebe prowadzi, nie ty zespół. To co jest najtrudniejsze w tym wszystkim? Granie dwie ligi. A wszystko, słuchaj, wszystkim mówimy o treningami. Trening poradzisz, trening zrobisz, to nie jest problem. Największy problem jest stracona energia i stracony czas. To jest największy problem. I to na końcu chodzi do takie sytuacje, gdzie będziesz mal nerwowo, gdzie popatrz, teraz mamy taj... O właśnie, bo tutaj pan Adam dał dzisiaj, tak? To było losowanie grupy. Panie trenerze, Izrael... Solnok solidny zespół, Węgry, prowadzony od coacha, zapomniałem nazwisko, z Słowenii. Ostatni sezon była tam tragedia z Solnok, ale to jest taki zespół, który ma, pamiętam, on grał z Stelmeciem przed kilka lat, tam taki Eurocup. Oni mają tradycję teraz u koszykówcy u Węgrach, będą tam walczyli za pierwsze cztery. Potem mamy Sporting Fribourg. Fribourg może być tak groźny zespół. Właśnie tego nie rozumiem jeszcze, te dwie gwiazdki, to jest, albo jeden zespół, albo drugi zespół. Albo jeden, albo drugi, kwalifikacje, dwa zespoły zagrają mecze. A, to jeszcze Smoki mogą mieć, tak? Nie, to jest gotowo. Ty wszystkich... Ale Kamil nie błysnął, tak. Okularów nie mam. Tak jest, kto przegra Ligę Mistrzów, tu... Tak, będzie grał. Tak jest, tak da faktycznie Fribourg, coach Aleksić, Serb, dużo lata pracuje u Szwajcarii, niezły zespół, to jest mistrz Szwajcarii u tym roku, albo roku przed, ale cały czas jest u top czwórki Ligi Szwajcarii, która nie jest tam najlepiej w Europie oczywiście, ale nie bardzo zła. Tak da i myślę, że tutaj ironii nesezjona, wszystkie te zespoły, które będą chodzili z Izraelu, minimalnie 4-5 z Stanów Zjednoczonych zawodnika i tam jak oni trafią, a oni mogą trafić, jer taj zespół może podawać i od 10, ewentualnie 15 tysięcy na miesiąc, wiesz. I chodzi ty, 3 zawodnika trafisz na 10-12 tysięcy dolarów, to jest taki bardzo dobry poziom. Szkoda, że właśnie nie jest to jawne, my nie wiemy kto, jaki budżet ma i zawodnicy. Ale faktycznie to się wie, tam może jak... No w Polsce to kto może być najdroższym zawodnikiem? Chciałem od agentów wyciągnąć, ale nie podali. Ja myślę, że tam... Florens? Ja myślę, nie. Ja myślę, że tam Sobin może kosztować, myślę, że taj może kosztować Russell z Stelmetu, da może kosztować tam, wiesz, no. To... Po Francji 100 tysięcy ponad. Myślę ponad. Dolarów. To ja powiem, że kulik. Ale to nie chcę komentować te zawodniki. Oczywiście może i kulik kosztować, ale i kulik... No stary kontrakt podpisał. To... Dobrze, ale u tych zagranicznych to tak wygląda. Tak w NBA chłopaki, nie? Te wieloletnie. Takie. Tak. Ale to jest, co jest. Cieszę się za jego szczęście. Ja jeszcze bym wspomniał o Ostrowie, ale to proszę zamknąć, bo ja zawsze sobie wybieram jednego zawodnika, dla którego będę to oglądał, no i to jest Marcin Dymała. Ja też. Ja uwielbiam Marcina Dymały. Uważam, że jakby trener Majeski da mu szansę, on się odwdzięczy i on kilku zawodnikom w Ekstraklasie wybije koszykóweczkę z głowy. I nie odpuści. Nie odpuści na pewno. Jest Dymek, ja się zastanawiam tylko, czy problemem będą, czy Polacy mogą się nie obrazić w pewnym momencie. Bo mi się wydaje, że tak dobrani są, że... Tak. Każdy wie, po co gra dla pieniędzy. To jest kluczem, no. No ale nie każdy, tak? Ty mówisz, czasami niektórzy się oszukują, że będą chcieli... Ale akurat w tym zespole nie ma. W tym zespole nie ma. Zdobywać gwiazdy. Nie, w tym zespole akurat są zawodnicy, którzy wiedzą, po co. No na pewno to drużyna, która będzie ciekawa do oglądania. Będą grali się 7-8 zawodnika. I zobaczymy to, co trener powiedział. Czy ta chemia będzie, czy trener to utrzyma. Reszta w niedzielę po meczu streetball jak z Kurtinaitisem. Kto nie grał streetball, dobrze, ale to jest najważniejsze. Najważniejsze są wyniki. No, jak trener Majewski będzie wygrywał, to zawodnicy będą... W jaki sposób? Ja się nauczę, już nie jestem idealistą, że musi być wszystko od A do Z pięknie, ładnie. Ja wejdzie, powie, że ja Jordan, ty pizda i koniec. I masz grać. Ja mówię jeszcze raz, on tylko musi tam pokazać, że może prowadzić ten zespół i to dla niego będzie wygrane. Też wyzwanie dla niego. Jak da radę, no to będzie miał robotę jeszcze. Przez parę lat. Dobry. Bardzo... Jeszcze 2–3 miesiące. O, ta praca trenera jest ciężka, naprawdę. Trzymaj się. Jedziemy dalej. PGE Spójnia... Ojej, to ruszyliśmy teraz. Trener Winnicki, PGE Spójnia Stargard Szczeciński. Trener Winnicki, doświadczeni Polacy, Kostrzewski, Matczak, Młynarski, Śnieg. A to będzie taki mecz PGE przeciw Enea. No, to będzie taki... Dużo energii. Dużo energii, tak. Która energia lepsza. No, panie trenerze, co to będzie za drużyna, bo to też tam oczekiwania pewnie są jakieś. Bo tu mamy tego zawodnika, Riki Tarnat, to dziwno to wszystko wygląda, 27 punktów po meczu w Turcji. Kara, tego mamy. Ale słuchaj, ale ma 16 albo 17 rzutów po meczu. Tak, to jest, wiesz, kiedy tak wybierasz takiego zawodnika, on... 27 ponad punktów w drugiej lidze tureckiej, a 45% za 3. Tak, to jest dobry uczelnie chłopak i to jest, teraz to jest największa kwestia. Kiedy masz chłopaka z Memphisa, który zrobi 27 punktów, tak. No, a i przed Ligą Turecką grał, możemy popatrzeć gdzie grał, tak samo grał u drugiej Ligi Francji, myślę. Jak ja pamiętam. Już zobaczę. Najważniejsze, że lubi zdobywać punkty i nie każdy to potrafi. I teraz jestem ciekawy, jak trener Winnicki to pogodzi, bo to jest dobro zespołu i dobro zawodnika. I teraz zobaczymy, gdzie się spotkają. Czy spotkają się... Ale to jest kwestia... Dla mnie cały czas jest kwestia była, jak mogło chodzić, da on 27 punktów u Ligi Tureckiej i da mu nikt nie podał szansy drugiej. U pierwszej ligi. A u Turcji to tak wygląda. U Turcji szanowanie drugiej ligi bardzo tam słabutko. A oczywiście Liga Turecka słabo wygląda. Druga Liga Turecka. Tutaj redakcja Polski Koszy nawet śmie twierdzi, że 40 punktów to też nie będzie problem dla niego. Przy tym jego potencjale. Nadal mamy trenera Winnickiego, który nie lubi, jak jeden zawodnik za mocno... No to po co go brał? Jak tyle będzie rzutów wyoddawał? To jest kwestia dobra. Po co go brał, jak nie lubi... No to przy twojej teorii to ja musiałem zadać ci to pytanie. Chce teraz... Bo mi się wydaje, że... Spójni brakowało rok temu takiego zawodnika. Słuchaj, i nie mają strzelców. Jak no właśnie o to mi chodziło. Przed rok temu on tak sam grał na 20 punktów, nie wiem jakiej ligi. Nie, tak bo Spójnia miała rok temu problem ze zdobywaniem punktów i mi się wydaje, że ten obwód jest potrzebny i mi się wydaje, że trener Winnicki wierzy w to, że ogarnie zawodnika. No bo umówmy się, Filip Kostek czy Młynarski gdzieś tam potrafi też odpalić, potem nie, ale no... To są raczej nie są shooterzy, no mówmy się, no to nie są shooterzy. Nie, oczywiście to jest popatrz. Pamuła odszedł, był takim, ale był kontuzjowany. Śnieg, Matczak, Koszewski, Młynarski. Wszyscy mogą rzucać, tak, ale nie są takimi właśnie specjalistami. A to jest specjalista i mi się wydaje, że na gwiazdę dobry materiał. I teraz jest, znowu wracamy do trenerów. Jak trener go sobie ułoży? I w jaki sposób go dobrze wkomponuje? I to, co ty powiedziałeś. Jak przekona na przykład Polaków, Śniega, Matczaka, Kostrzewskiego, Młynarskiego, żeby zaczęli grać dla niego? Tu na pozycji piątki to będzie kwestia dla mnie. Taj base styl, to jest... Chłopak z uczelni chodzi NCAA rookie i taj Omar Gudul myślę nagrał w Bułgarii ostatni sezon, jak pamiętam. Ale to tak, nie wiem jak to będzie wyglądało. Ale ósemka. Dla mnie to jest zespół na ósemkę. Nie, słuchaj, budżetowo tak. Oni musi chodzić na ósemkę. Ale czego się nauczyłem? Mi się podoba we Francji. We Francji przed sezonem były budżety klubów. Łatwiej się opierać o to. I wiecie co po sezonie? Tak mnie rozliczano. My mieliśmy w Dijon 8-9 budżet i prezes powiedział, chcę ósemki. W jednym sezonie była ósemka, w drugim nie była, był niezadowolony. I tak samo oczekiwałbym tego w Polsce. Mówimy, mam taki budżet na zawodników, i oczekujemy. Ja oczekuję na przykład Spójnia ósemka. To jak nie jest ósemka, to jest... Dokładnie, tak samo powiedzieliśmy. Porażka. W taki sposób powinniśmy mówić. Oczywiście. No dobra, no to będziemy obserwować, co będzie w Spójni. A nikogo tutaj nie będę obserwował. Ja gdzieś tam Filipowi z sympatii z Zielonej Góry będę opatrzył, jak mu tam idzie. Może chłopak jakoś się odnajdzie w tej polegi. Radek będę obserwował Winnickiego. No tak, bo... Czemu? Po co nie? Nie. Troszeczkę. Inna filozofia. No ale co, oni tam na hard show, ten ci dadzą radę na hard show, tu fik? Ja mi szybko taj bail to jest stara szkoła, hard show, jedziemy na hard show. A może przez koronawirus trener Winnicki się zmienił? No, może teraz może akurat będzie switch? Korona. Wszyscy w koronie stoimy i z maseczkami. No jaki mamy następny zespół? Następny zespół King Szczecin. Był to trenera teraz zespół. Oddaję głos. To trenerowi oddam głos. Zawsze obiecująco, ale bez większych sukcesów, tak byśmy powiedzieli. No, słuchajcie, to jest... Trzeba też szanować, że jest tam człowiek, który chce to robić, na pewno, prawda? Bo bez niego by tego nie było. To jest, prezes jest tam faktycznie wszystko ten zespołu. I oni tam, da nie ma tego pana, tam nie by było koszykówki. No, on tam podaje swoje pieniążki i to jest, musi mu się podać medal. Takich ludzi trzeba szukać. No, nie, oczywiście. Taki pan było i pan Medeński, który prowadził Polpak w świecie. Jeszcze prezes Leszna. Ale pamiętam tylko jest dalej. Wrócimy się na początek. U tym czasu, kiedy były takie mocni prezesi i kiedy pracował i prezes Anvilu, jak Polatowski. Ja pamiętam, jak Medeński mi mówił, że cały czas ma problem z tym wszystkim prezesami. Jer oni ga nie chce. Oni ga nie lubią. Tak. Bo jest niezależny, tak? Nie, tak. Inaczej myśli. Oczywiście, jer on tam myśli ze swoimi pieniążkami. U Polpaku, ja pamiętam, kiedy było. Klub, dwie osoby prowadzi cały klub. Wszystko jasne. Nie ma jednego sponsoru. Jednego sponsoru nie ma. A to tak samo mamy i u Kingu. Można tam im miasto podaje troszeczkę, oczywiście hałę, ale da nie ma pana króla, to jest koniec koszykówki u Szczecinu. I ja mówię jeszcze raz, to jest duży szacunek do pana króla. I to wszystko, co robi. Oczywiście wszystkie mamy i dobrych, i takich, wiesz, możesz mówić, on robi tak albo tak. To było tam dużo takich śmiesznych sytuacji, co malemu Szczecinu. Ale faktycznie to możesz oglądać, że taj pan jest tam 100% pozytywny i da jak ty mówi dzisiaj tak, jutro jest tak. To czuć, tak zawsze właśnie powiedziałem trochę pół żartem, pół serio, że zawsze gdzieś tam mierzą wysoko, a dziś się nie udaje. No i co w tym sezonie myślicie, że będzie? To jest taki kwestia pierwsza do Łukasza. I to dla mnie to wygląda tak samo, jak mówiłem o Majewskiemu i o Gronku. Oni teraz musi się konfirmację zrobić, te całe prace. Łukasz prowadził team, ale nie był tam oficjalnym pierwszym trenerem. I u tym czasu, wiesz, troszeczkę... No, to nie jest tak samo. Teraz to jest pierwszy raz, da on robi zespół. I oczywiście tam czuje nacisk. Przepraszam? Kto jest asystentem trenera Bieli, wiecie? On był asystentem. Nie, kto jest jego asystentem? Nie pamiętam. Zawodnik był. Ale to jest jedna z takich rzeczy, co tam pan król nie chce się zmienić. On tam myśli, że to bardzo tam nie zależy, kto jest asystentem. A to większość polskich klubów uważa, że asystentem każdy może być. To jest klub, gdzie od czasu możesz popatrzeć, że chodzi trener na ławku i jeszcze jeden. Mhm. Wiesz, to jest tam zdaniem prezesa króla. Nawet Samolak. Oczywiście, to on tak, ale nie, to teraz, słuchaj, teraz asystentem jest taj chłopak, który był zawodnik. Tyle lat. Kilka lat grał tam, przepraszam, nie pamiętam nazwisko, ale nie był u mnie, był kontuzjowany. Ale wiem, że jest chłopak. Znamy tego chłopaka, jak on się nazywa? Ale dobrze. Panie Adamie, nieważne. Dobrze, ale słuchaj, i tu ma teraz moim zdaniem tak samo jak Łukasz musi tam prowadzić ten zespół, to będzie taki sezon za tego Melvin Clevelanda, albo. Jer teraz on musi prowadzić tu drużynę na ósemku minimalnie, prowadzić, nie tam zagrać dla siebie dobry sezon. On musi tam być takim faktorem, można i numer jeden, tomu jest, będę drugi rok u Szczecinu, trzeci u Polskoj, jak pamiętam, tak. Pierwszy u Dąbrowej. I teraz to dla niego musi być taka confirmation. Europy, ale najważniejsze, co powiedzieliście, prezesowi Królowi ci zawodnicy muszą dostarczyć wiele uśmiechu i dla mnie to jest piąta siła na dzień dzisiejszy w polskiej lidze. Słuchaj, ja to co tym chcę mówić. Przed tym Hillem było tam zakontraktowany Tajmun. Ja mówię tam zawodowo i jak granie, da teraz mamy Tygmuna, oprócz tego Hilla, to jest czwórka. Aż tak, okej. Tak, dla mnie. To by mogło być walka na czwórkę. Z tym Casey Hill, ostatni rok, druga liga niemiecka, źle rzuca za trzy, nie tak idealny za trzy. Ja go oglądałem pierwszy raz, kiedy grał Albacop Węgria przed 2 lata. To oglądałem go na żywo 2 mecze i nie podobał mi się tylko, jer tam słabo chodziło z tym rzutem. Wiesz. Ali, słuchaj, nie ma rzut, ale pan ostatni rok 17 punktów, no to też jest. Ale pro A, to jest taki Pro A jest taka dziwna liga, wiesz, ta niemiecka druga, dziwna liga. Ale bardzo też ciężka, bo dużo jest amerykańskich atletyczna. No, ale zdumówmy się, jakby miał rzut, to by pewnie w Polsce nigdy nie wylądował. Dokładnie, ale to, co trener fajnie powiedział, to jest dla Łukasza test. Dużo tych testów. Nie, ale taka jest polska liga. Bo dlaczego mówimy? Nie może cały czas na przykład być w Szczecinie i mówić fajnie, że pan mi płaci, super, fajna robota, nie? A jak przychodzi do wyniki, no nie dało się, no coś tam zrobiliśmy. Nie, no trzeba wziąć odpowiedzialność. A w NBA kto ma taką? Popović robi wyniki. Nie, jest część trenerów, ale bo jeżeli chodzi też o zawodników, oni muszą wziąć odpowiedzialność. To nie jest tak, że tylko trener, ale też to jest odpowiedzialność Paweł zawodników. Kikowski też już będzie na pewno, cały czas próbuje wziąć odpowiedzialność, żeby tam coś zrobić, ten medal. Dla mnie Zemski dobry transfer. Szenk, Bartosz, bo widzimy, brakuje jednego amerykańskiego zawodnika albo na przykład ale jakiegoś może będzie za Parzyńskiego. Powiedzmy chwilę o Parzyku, jakiego trzeba mieć pecha, wracasz po dyskwalifikacji i łapiesz kontuzję. Po co tu była dyskwalifikacja, powiedzmy? No, pech był? Znaczy ja słyszałem, że chyba... Jak znam Parzyka, to przypuszczam, że chłopak miał jakiegoś pecha. No nie wierzę, że on tam coś ładował w siebie takiego. Może coś tam wykazało troszeczkę. Ale słuchaj, jaka to była dyskwalifikacja? Pecha za co? Tam... No, wyszło w badaniu... Nie, to pech, on mówi, że kontuzja teraz. Pech, kontuzja. No, to było badanie? A wcześniej miał badanie, został zdyskwalifikowany. Tak? Po co? No, znaleźli jakąś substancję, nie wiem dokładnie jaką. Jakie? Panie Adamie, znajdziesz pan jaką substancję? No, zabroniono. Zabroniono, no, nie dozwolono, dlatego dostał dyskwalifikację. To nie miałem pojęcia, ale słuchaj, to jest, teraz możemy rok mówić... nie grał i teraz znowu... Nie, dostał 2 lata. Tak, dostał 2 lata, a skrócili mu na rok. Ale zespół, tak jak mówimy, dobrze ułożony, podoba mi się, w jaki sposób został ułożony. Podoba mi się i trener powinien mieć mało kłopotów i teraz jestem ciekawy, czy zawodnicy się odwdzięczą dobrą grą. Ja bym też zwrócił uwagę na Zemskiego, bo no robi postępy chłopak. Powiem ci szczerze, że nie spodziewałbym się, że aż tak wystrzeli. Zawsze był atletycznie przygotowany, silny, ale słuchaj, ale ja nie wiem, co tu jest, ale też co jest najgorsze. No to tak dla kibica. Ale słuchaj, najgorsze w życiu wygląda tak, że ja jestem tak nauczony, kiedy tak możesz złapać, ty tak i korzystasz. Ja nie wiem, co się stało, ale jaka jest tam reakcja ciała, wiesz. Myślę, że nic mu to nie dało w ogóle, jeżeli coś tam... Oczywiście, no, może mi się wydaje, że to jest środek, który był w jakiejś odżywce, tak? Nie, wypłukuje i dlatego jest na 2 lata, bo on zmniejsza chyba, mi się wydaje, że zmniejsza w wagę. To jest coś takiego. A on dla sportu to... Tak, to nie jest tak, że ci daje coś, że będziesz lepszy, szybszy. Jaka to jest głupota? To jest faktycznie dla mnie głupota. No, tylko nie wiemy, jak się to dostało. Dokładnie, ale pechem jest to, że chłop wrócił po roku czasu, miał grać, no i kontuzję złapał. Oczywiście, to jest straszny pech. To 2 lata, 3, jak nie... Ale co robić? Mamy nadzieję, że się wróci. Zemski, też taki sezon na test, gdzie ważne. I szkoda mi tylko Kuba Kobla, bo jak patrzę na ten skład, no to chyba nie będzie grał. Sorry Kuba, ale no życie jest... Liczymy na kontuzję. Ale nie jego. Nikomu jeżeli nie chodzi liczymy. O Mateusza Zemskiego, mam wielki problem, dlatego że widziałem, jak 3 lata temu czy 2 lata temu grał, postęp niewiarygodny. No trzeba mu oddać, zrobił postęp straszny. Tak, ale miał szczęście, grał w zespołach, gdzie było mało osób i teraz jestem ciekawy, jak w rywalizacji, będzie wyglądał. Bo rywalizacja to zabija zawodnika. Trening i rywalizacja ze swoim kolegą. To jak masz 6 zawodników i wiesz, że będziesz grał po 25 minut, to jest naprawdę prosta praca. A my myślę, że tu jeszcze za Parzyńskiego, jak przyjdzie taki dobry zawodnik, na to może zmienić tak pozytywnie zespół. Nie gadaliśmy ni sekundki o tym Thomas Davisu. Dobrze, to jest taki zawodnik, wiesz, to... No już od wielu lat tutaj w tak, Polsce. Ale on nie zmienia dużo do tego zespoła. Tu tak, tylko ja liczę, że właśnie Melvin taki pójdzie na trójkę. Był wtedy w Zastalu, Zielona Góra. Ale przydatny zawodnik. Oczywiście. I oczywiście Adam Lapeta na piątce. Tak, i Bartosz, bardzo przydatni zawodnicy. Bartosz oczywiście, tak. To jest, słuchaj, to jest zespół z takim dobrym Polakiem. Tak, i dobrze ułożone. No to dobra. No, życzymy im... Pozdrawiamy Łukasza i pana króla, tak King of the Szczecin. uwaga, WKS Śląsk Wrocław, trener Widin. Wcześniej zaczęli przygotowania. Pierwsza korona w PLK, można jak to, powiedzieć. Cała Polska? Jak to Cieniu Śląska. Oczywiście. We Włocławku inaczej śpiewają tylko. Pan Adam się śmieje. No, trenerze, bo ja mam takie wrażenie, że patrząc na ten skład, nie doceniono Kamila Łączyńskiego dosyć mocno i obawiam się, że to może mocno wpłynąć na ten zespół na koniec sezonu, ale to jest moja opinia. Słuchaj, ciężko jest, kiedy zawodnik chce być większy niż cały klub, wiesz. Albo większy niż trener. To mówicie o Kamilu, tak? Nie. Ja mówimy o zawodnikach. Ja generalnie mówię. Dobra. U tym czasu ja nie mówię o Łączyńskim, tak? U życiu nie pracowałem i nie małem, wiesz, jedno słowo z tym chłopakiem. A u jednym czasu, ja myślę, że to jest taka błąd i medialny. Takie pompowano to wszystko oko tego chłopaka. Wiesz, kiedy tam nie został u Anvilu, to tak, a ja to i czytałem, i kibicy, i wszystkie, wiesz, nie ma jednego zawodnika na całym światu, kogo nie możesz zmienić. To wiesz, tak, to prawda. I faktycznie tak ja chcę oglądać tę sytuację ze Śląskiem. A decyzja zespoła, Anvil zrobił takie decyzje. Śląsk zrobił takie decyzje. Wiesz, i to jest cały czas musimy pozwolić na ludzi, którzy tam u zespołami pracują i którzy mają tam takie pozycje, da mogą robić decyzje, da faktycznie musimy im pozwolić na pracę. No tak. No. Teraz kwestia, dał taj chłopak jest potrzebny tej drużyny? Moim zdaniem tak. Ja myślę, da by ta drużyna lepiej wyglądała, da ma tego zawodnika. Ale kiedy wezmiesz zawodnika, z tym wezmiesz i to, co jest dobrze u niego, a to i co idzie, co nie mówię, nie jest dobrze. Jego cały taki hand luggage, video. Tak, z całym dobrobytem bierzemy. Wszystko, co on ma. Wiesz. I tu teraz... no ciekawe. Tak, żony bierzemy z tymi dobrymi ale rzeczami. Czasami się później pewne rzeczy wychodzą. Wiesz, ale to bierzemy, no wiemy, że będzie. Żonu, ale musisz u tym czasu przyjdzie i mama od żony. Wiesz. Ale to patrzymy na mamę od żony, mówimy jaka jest. Córka. Jaka córka. No dobra, no to trener zna tego chłopaka na jedynce Strahinia Jovanović. Ja nie mam pojęcia, jaki to jest chłopak. Ja tylko wiem, że jest z Serbii, ale jak ja tam pamiętam, to czytałem, ale on tam nie grał takim, ja myślę, że on FNP Żelaznych grał, ale nie bardzo dużo. Dla mnie to jest dziwno, jak tam jest też bardzo, bardzo dobry, talentowany młody chłopak, tak ty nie pozwolę chodzić tak, gdzie ty chcesz, wiesz, tam. Тогда to jest dla mnie PPP, jak mega basket. Myślę, że to jest chłopak, aha. Zależy od tego, że... Dobrze, to tak... To nie... Ty byłeś na sparingu, Radek, tak? Słuchaj, to nie jest pierwsza... Słuchaj, to nie jest pierwsza liga serbskich takich... młodych chłopaka, okay. Ale i z tyłu oczywiście... Bukaresz, trzeba pamiętać, że to dobry klub kiedyś piłkarski. Ale słuchaj, a koszykówka, nie no, nie mówimy z tyłu Bukaresz 15 punktów. O rumuńskiej koszykówce... Kto grał też, w stoiczku? Kto grał w Bukaresz? Nie, w stoiczku Bułgaria. Nie, Bułgaria. Ale słuchaj, to jest młody chłopak i popatrzymy. Wiesz, to tylko nie... jak trener powiedział, Polska Liga to nie jest, żeby się uczyć, tylko żeby wygrywać. Trener Winnicki może stracić robotę. Byłeś na sparingu Śląska. Powiedz... Nie lubię mówić o sparingach, pierwsza rzecz, bo sparingi, nigdy nie przywiązywałem wagi do sparingów. Ludzie grają całkowicie inaczej. Nie wiadomo, co trener chciał na tym sparingu zrobić. No dobra, ja rozumiem. Ale dla mnie, dlaczego dyplomata? Dla mnie, wróćmy do tego biednego... rozgrywającego byłego Śląska Wrocław, bo ja uważam, że on przyszedł w trakcie sezonu i nie skrojono dla niego zespołu. Ja nie jestem fanem. Nie jestem fanem... No ale dobrze sobie sam to poukładał, jakby to sam zażarło. Dobrze, ale zawracamy sam. On nie jest po to, żeby sobie sam układać. No dobra, no, ale są robótki ręczne, i, tylko chodzi o to wygrywanie. Chodzi o to, że nie gramy tak, jak on chce. No dobra, ale ja z jego perspektywy przyszedł z Anvilu, bo chciał pokazać. No. Ale chciał pokazać, tylko chodzi o to, że jego sam styl, wykazać, jego styl gry zostawił 8 miejsce na Śląsku Wrocław. Włodarze klubu stwierdzili, 8 miejsce nas nie zadowala, chcemy coś wyżej. Mają prawo do tego, mają oczywiście. Prawo. I teraz jest pytanie, czy ten zespół jest lepszy niż rok temu? No na chwilę obecną ja uważam, że jeszcze nie jest kompletny, więc no nie wiem, no ciężko będzie zastąpić Josefa, brata Korea. Ale ten stwierdził, że on grał sam, lubił sobie porzucać. No to nie, na chwilę obecną to chyba nie jest lepszy zespół niż rok temu. Matthew Wojciechowski też jest chłopak, był, dużo dawał. Praca ciężka. Dużo roboty, no. Akosz Keller jest taki... To nie jest taki... ja to nazywam topór, ale się biedaczysko obrazi węgierski, nie? Ale no, jak ma dystans do siebie, to ja też już wiekiem z siebie śmieję, nie? No co zrobić? No. Bo ja też na przykład nie byłem najlepszym koszykarzem, nie? I mogę się z tego śmiać, tylko ale swoje pograłeś, tam skasowałeś. Tylko on jest topór, nie? Dla mnie to jest topór węgierski i on się przyda, bo mam nadzieję, że wreszcie Olek Dziewa będzie grał na czwórce, gdzie jego miejsce, ale... mi się wydaje, że dokładnie ten sam, bym powiedział, że Śląsk Wrocław nie docenił swojego byłego rozgrywającego. I ten Erwidim nie wie, że to 8 miejsce to było sukces, a chcieć więcej. No ale wiemy, że w Śląsku zawsze wiesz. No, ale największy problem polegał tym, to docenianie, co się dzieje. Ja pamiętam, tak samo było, a to tak cały czas jest u Polski. Ja pamiętam pierwszy dzień, kiedy przyjechałem do Zielonej Góry, zespół było 9, wiesz, 9. I potem... Zajęliście 3. miejsce, tak? Tak jest, ale słuchaj, ale potem ci kibici... Tak. Tam wszyscy i ludzie oko kluba, oni robisz takie atmosferę, że to jest normalne, wiesz. No przyzwyczaja się człowiek tak, wszystkiego. I potem po następny rok przegrasz jeden mecz, wszystkie zwolnić, wiesz. Trener nie ma pojęcia, masz domu go przesłać, wiesz. Ja wiem, że takie atmosferę możemy robić u Barcelonie, u Real Madridu, u CSKA, gdzie masz takie tradycje, wiesz. Ale teraz chodzimy do Zielonej Góry i z zespołu pierwszoligowego zrobisz za 9 trzecie, a potem wygrasz mistrza. Spokojno. Musisz być spokojny. A po co mówimy o Stelmetu? Teraz się wrócimy na Śląsk. Śląsk, historia, ale nie, przepraszam, taj Śląsk. Taj Śląsk nie. To nie jest ta historia. Jer ta historia była przed 30 lat. 20 lat, nie wiem temu. A tu teraz mamy nowy zespół, który oczywiście, moim zdaniem, moim zdaniem byłoby najlepiej zatrzymać tego zawodnika Łączyńskiego. Jer, słuchaj, pierwsze, Polak, tylko jak masz, słuchaj, ty cały czas możesz mieć, nie wiem, nie lubić to, co on gada, wiesz, tak... Nie lubię, jak się zachowuje na meczu. Ja bym mówił, ale słuchaj, porozmawiaj, tłumaczy mu. Tylko życie nie polega na tym, że wszystko jest po jego. No. Kolega nie robi czegoś dlatego, że nie umie, a nie dlatego, że nie chce. Ale słuchaj, jak do tego chłopaka, który jest doświadczony, który nie ma 15 lat, przyjdziesz i mówisz, słuchaj, jak się troszeczkę możesz zmienić to albo to, tu możesz zostać następne 2, 3, 4 lata zagrać. No, wiesz, no to... podać mu takie pomysły, da on ma faktycznie pomysły, da tu jest niegowa dom. Tylko ja jestem wredny, bo ja uważam, że to nie jest jego poziom. Jeżeli chodzi na to, to jest ciężka pozycja, jedynka. Nie może być tak, że za każdym razem jest mijany 1 na 1 i liczy na to, że Wysoki na przykład pomoże albo będzie rotacja i cały czas rozkłada ręce. No to tacy rozgrywający to już nie istnieją. No trzeba, na pierwszym kroku nie wolno zostać mięty tak łatwo, albo do wszystkich mieć pretensje. Dzisiejsze czasy to nie są 20 lat temu. 20 lat temu najlepszy zawodnik miał pretensje, potrafił zrypać zawodnika na parkiecie i to było normalne, a dzisiaj nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno takich rzeczy robić. Czemu? Czasy się zmieniają. Nie wolno krzyczeć na nikogo. Nie, ale nie chodzi, że nie wolno kogoś obrażać. A nie, jakie masz prawo, ty zawodnik, który grałeś u lepszych trenerów, zwracać zawodnikowi, który miał gorszych trenerów? No na jakiej podstawie to zwracasz uwagę? Zajmij się swoją dupą, to jest za przeproszeniem, a nie na przykład zwracaj wszystkim uwagę. Ale tego się człowiek uczy, nie? No bo... No dobrze, tylko chodzi o to, że ja byłem na meczach Śląska i trenerowi Widimowi może pewne rzeczy na przykład potrafił w sobie schować, ale jak powtórki pokazywały rozkładanie jego rąk, bo to wszyscy kibice rozmawiali o tym, jak on się zachowuje, w jaki sposób on się zachowuje. No przecież nigdy błędów nie popełnia. No to jest to, co mówiliście, że jak z żoną bierzemy z dobrymi i złymi rzeczami. Dlatego tak jak trener mówi, trener jest bardziej doświadczony, trzeba porozmawiać i tak dalej. Ja żałuję, że nie został skrojony zespół pod niego. Chciałbym, żeby Śląsk został skrojony pod niego, z wysokim zawodnikiem, który umie zrolować, który umie pewne rzeczy zrobić lepszymi obrońcami na wysokim, ale tak zajmuje się tym tenera imiennik, buduje zespół, trener... Oczywiście. Słuchaj, jeszcze raz wrócimy. Myślę, że tu musiało być więcej rozmowy, tłumaczenia, jer jak możesz tłumaczyć całą sytuację i podać takie oferty do zawodnika, myślę, że ten zawodnik może faktycznie być lepiej. Jak się nie podoba, jak on gra obronę, to jest kwestia trenerów, wiesz. Ja kiedy mam zawodnika i mija te cały czas na 1 na 1, słuchaj, ty nie grasz więcej. Ale później mogą ci potłumaczyć, po co nie grasz i po co nie będziesz grał. Ale jeszcze jedną się wrócimy na tę sytuację. Myślę, że z tym zawodnikiem Łączyńskim ten zespół może być lepiej. To, co mówiłeś, nie chcę mówić, około jednego z takiego zawodnika robić zespół, ale u tym czasu musisz mieć oczywiście lepiego stopera, defense stopera w dwójkę, można jednego rezerwową jedynku, który będę naciskał. Dokładnie. I to troszeczkę możesz taki zespół, wiesz, tak robić i ukrywać najgorsze to, co masz od obrony. Dokładnie. No ale to jest koszykówka, no taktyka, kombinowanie, co oczywiście, dokładnie. No, oczywiście. Ale jeszcze bym chciał zauważyć, że ten Jovanowicz ma ciężkie zadanie. Bo jednak wejść w jego buty, czy jest w stanie, po jego statystykach powiem, będzie tak, ale kibic wrocławski jest strasznie wymagający, no, jest to wredny. Wiemy wszyscy, jest wredny i ten 3-letnią umowę, dobrze, że podpisał tę 3-letnią umowę. Słuchaj, u mnie na osiedlu cały czas pytają, kiedy będę grał mecz, nie, w Śląsku, no bo oni myślą, że cały czas myślą, że to jest ten jak z Maćkiem Zielińskim, z Radkiem grałem. A u mnie to myślą, że jak tam prowadzenie meczów ekstra, chciałbym, że ja nie prowadzę, no, nie? KKS Siechnice prowadzę, no. Tak dużo tam zatrzymali się na 17. mistrzostwie. Kacper Gordon czy Jakub Musiał? Na kogo klub twoim zdaniem bardziej postawi? Ja bardzo lubię Kubę, ale to już jest historia. jeżeli chodzi o ekstraklasę, przyszłość to Kacper Gordon. Jednak. Sorry Kuba, ale dobrze, że się uczysz i to jest najważniejsze dla mnie. To jest w ogóle to podcast na inny temat by był. Nie mówię o Kubie, tylko o tym, jak łączyć pracę i świadomość zawodników młodych. Labinowicz, widziałeś go w akcji? Nie, nie. No jest Olek Dziewa, który no chyba powinien być jego ostatni sezon, jeżeli zagra świetny, prawda? To jest chłopak, który może pójść w Europę? Dla mnie jeszcze... No ma talent. Ale talent na Polskę, a talent na Europę to są dwie różne rzeczy. No, dobra, no. Niech zrobi statystyki 15-10 w tym sezonie, to porozmawiamy za... Słuchaj, moim zdaniem tylko nie chodzi dużo zawodnika do Europy. Tu, słuchaj, 1 u 5 lat, wiesz. Kto chodził do Europy i z Polski w ostatnich 5 lat? Nie, bardzo ciężko. Ale nie, jeżeli chodzi o wysokiego, naprawdę masz amerykańskich zawodników, którzy biją, czy... Dobra, to 200-250 papiera w Polsce niech sobie zarabia i trochę, tyle trochę przez 10 lat poniosło. Ale pójdzie złotych tam, to złotych. No i Michał Niezniszczalny Gabiński. Najlepszy żołnierz PLK moim zdaniem. Moim zdaniem. To jest gość, który... Medal PLK mu będę podał. Mi się wydaje, że... Każdy by chciał Gabiego mieć. Dokładnie, jak każdy zdrowy, to wiesz. Nie chodzi o zdrowy, chodzi o to, że on wzbudza nerwowość na treningu z samoobecnością. Tak? Słuchaj, to jest jak u NBA, wiesz, to nie musisz tłumaczyć, gdzie musi siedzieć u busu. Jest następny z drugim żołnierzem. To jest drugi żołnierz, nie wiem, który jest lepszy żołnierze. Ale słuchaj, ale to tak robi u NBA. A możemy się z tego śmiać, ale to jest prawda. Oni zostawiają chłopaki o 40 lat więcej, lepiej, niego chłopaka o 20, jertają o 20, musisz mu tłumaczyć, gdzie musi chodzić na górę, albo na dołę, albo siedzi u busu, przyjdzie u bus i siada tam, gdzie siedzi, nie wiem, główny zawodnik. Jeżeli chodzi o obronę, wie jak się zachować, miał bardzo dobrych trenerów. Ja tylko, żeby nie było to kosztem, jak było w tym roku Olka Dziewy, bo uważam, że jak Olek ma podpisany kontrakt ze Śląskiem Wrocław, to kibice, bo ja mówię teraz opinię kibiców, którzy siedzimy tam na trybunach, chcą go widzieć i chcą widzieć jego punkty, on jest przyszłością. A jak ty tam wyglądasz, jak kibic albo jak opozycja? On ma takie swoje grono, on tam siedzi ze swoją lożą. Lożę szyderców mam taką i na początku myślałem, że będzie... To jest loża szyderców i ja myślałem, że tam będę się coś... mówił dużo, tłumaczył, a stwierdziłem, że mój mecz wygląda tak, że ja słucham. To, co kibice są krytyczni, zmień go! Ja mówię, spokojnie, pan, to tylko mecz. Co ten trener robi? Ja cię kręcę. Ja mówię, jak można nie trafić z takiej pozycji? A ja mówię, naprawdę? A zgrałeś kiedyś w kosza? Nie. Ja mówię, jak ja byłem trenerem, też tak krytykowaliście. No, czasami nas poniosło. No co ja siedzę w takim gronie, pozdrawiam ich wszystkich, to co oni krytykują, ale krytyka, moja krytyka w szatni to jest nic tam, tam jest totalna, oni zwalniają po jednej akcji. Teraz to słychać jeszcze, a kiedyś jak w Orbicie się grało, to chociaż nie było słychać. Nie słychać, to było fajne, jak kibice przyszli, tak? To nie było, a teraz to słychać, jak ktoś ci tam powie, po co ty bierzesz te pieniądze, idź potrenować. Siadaj na dupie, to jest delikatnie. Zmień go! Ale po co go zmieniasz? A potem zdobyła punkty, brawo, nie? Huśtawka na sterów ciężko i to bez alkoholu. Śląsk jak zrobi play-offy, to co widzimy, no to powinien być zadowolony. A to jeszcze jest niegotowy zespół. Ja wiem, że niegotowy, ale... Trenerze, jedna rzecz. To co myśli prezes, a to co my myślimy. Play-offy to jest... Już są. Aha, to jest fakt. Tak, to jest fakt, trenerze. My oczekujemy czegoś więcej. No dobra. A jeżeli chodzi o ten skład, to ja uważam, że play-offy to będzie... Maksymalnie. Jak ten widzimy dotrwa do końca. Zobaczymy. Przepraszam. Jeżeli chodzi o historię trenerów we Wrocławiu, powiedz mi, który trener w Śląsku Wrocław wytrwał do końca. Dawne czasy. Ale co do końca? Czego? Od początku sezonu. Przepraszam, w pierwszej lidze zmiana trenera. Ja miałem przyjemność... No ty dałeś radę, wytrzymałeś. Ale bardzo ciężko, na końcu już nie dałem rady. Ale trener Adamek... Trener szybko został z Wrocławia zwolniony. Trener Rajkowicz był cały sezon. No trener Urlep był jeszcze tak chwilę, ale też później było 5 meczyków, pamiętasz? Ale też były zmiany. Trener Urlep został zmieniony, trener Kurtinaitis nastąpił. Dobrze, życzymy wszystkiego najlepszego, bo jesteśmy mieszkańcami. Będziemy oglądać. Następna drużyna Trefl Sopot. No. Trenera ulubieniec. Trener Stefański. Stefan, rozumiesz, proszę ja ciebie, on będzie ogarniał tą drużynę, ma bardzo fajny skład, trzeba mu przyznać, takie dwa transfery, przede wszystkim Karola Gruszeckiego i Dominik Olejniczak będzie grał, został trzon. No jak ta drużyna wam się podoba? To jest fajna ekipa. Nad morzem, ryba. Ja powiem tylko tytułem wstępu. Widać, jak były zawodnik buduje zespół i to widać. I to jest tak samo... No to dlaczego? Z czego to wynika, że były zawodnik? Wie kogo brać. Ma i obrońców, ma shooterów, ma wysokich zawodników, ma takich zawodników, ma... A często kluby wybierają na przykład... Mają Musiała, a sprowadzają Labrinowicza, czy jak on się nazywa tam, kolega. Nie chcę Labinowicz. Go, Labinowicz. Mają Musiała, mogliby dać Musiałowi szansę. Mikrus jest, mały jest, ale tytan pracy. Dajcie mu szansę 15 minut. Nie, musi być Artur Labinowicz. W kieszeni. Nie, a tutaj widać... Zaoszczędzony. Dla mnie każdy się delikatnie pokrywa w treflu, każdy na przykład coś innego potrafi, trener może wypuścić taką piątkę, możemy grać przeciwko takiej piątki. Dla mnie to były zawodnik Interesy zespół to ma, pierwsze jest dla mnie tu Gruszecki, pierwsze nazwisko zespołu będę, musi być. Musi być, o, lepsze określenie. On na pewno chce grać to, co grał w Słupsku pierwszy sezon, aby wrócić do tej gierki. Dokładnie, i on musi wrócić do tej gierki, bo jak patrzymy na ten zespół Gruszecki i Kolenda. Bo oczywiście, a potem popatrzymy, teraz było jeden mecz tam troszeczkę popatrzyłem, to przegrali z Szczecinem 30 punktów, ale słuchaj, nie chcę mówić, że taj zespół teraz, jak będę grał, jak będę skończył. Moim zdaniem... Ja lubię tak. Moim zdaniem, nie chcę mówić, że tu jeszcze brakuje nie wiem co, ale za taki usiemku, myślę, że brakuje jeszcze troszeczkę. Nie wiem co, nie mogę teraz tłumaczyć, że nie popatrzyłem jeden mecz. Dokładnie. Oczywiście, ale... Udaje mi się, że mają lepiej zespół niż ostatni rok. To jest pierwsza kwestia. Czyli oczekujemy lepszego wyniku. Oczywiście. No, oni mogą nawet o czwórkę popatrzeć. Ja jestem zdania, że lubię, bo oczekuję Kolendy, Łukasza. Oczekuję na przykład Gruszewskiego. Też Tesla dla Kolendy, tak, Łukasza. Prawda? A reszta, jak Olejniczak, Leonczyk, Moten czy Kowalenko pomogą. Ja uważam, że to jest czwórka. No przepraszam Marcinia, ale to jest pięknie skrojony zespół. Następny Tesla. Nie, no ale... No to fajny, ciekawy ten sezon będzie. Jak się odbędzie? Jak się odbędzie, bo my to zrobimy z Karpiewica, a nie będzie. Albo w szachy zagrają, albo w Zoom. Wtedy na Zoomie będziemy grali. Albo w Karpacie. Kto lepiej trenuje, na przykład, kto lepiej zrobi szybciej zagrywkę, kto lepszy musi wpaść. Albo trening rzutowy, konkurs rzutowy. Coś jeszcze dodamy? Ten TJ House, coś powiecie o nim więcej? Nie chcę to komentować więcej. To myślę, że to nie ma dużo różnicy House albo nie House. Myślę, że to więcej... Tim Kistner, patrz, Radek. Kiedyś taki był trochę, dokładnie, tak. Albo ten. Szybko stracił włosy, widzę. Ale słuchaj, możemy wrócić tego chłopaka jeszcze raz? Ale lepiej ty wyglądasz od tego chłopaka. Ja... Zobaczymy. Mam nadzieję, że się pan nie obrazi na mnie. Nie, no prosimy o dystans wszystkich do siebie, bo to jest fajne. Ale chodzi o rzucanie. Trener Stefański będzie miał teraz multum zawodników do rzucania, tak jak powiedział, jak Gruszecki, tak samo mówiliśmy o Chylińskich. No ta liga jest tak biedna o gwiazdy, że ci zawodnicy muszą. No oczekujemy 15 punktów. Naprawdę, oczekujemy, żeby w każdej statystyce Chyliński. I to mają być zawodnicy, dla których na przykład młody człowiek mówi, idę oglądać polską koszykówkę. No Olejniczak też tam pourywa pewnie obrę. Witali też poskacze. Nie jestem fanem wysokim, wiesz o tym, że nie jestem fanem wysokim, bo uważam, że bez wysokich w kosza można bardzo dobrze grać, a bez na przykład biegających to już bardzo ciężko. Ja mogę zabiegać biednego Olejniczaka. Tak? No, może nie ja, ale moi zawodnicy. Ja jestem ciekawy, ja lubię tych starych takich centrów, wiesz. To na połowie. Szakiloniny, rozumiesz. Ja jestem starej szkoły od trenera, linie to jest moja podstawa, zobaczyłem je od Stelmetu, pierwszy raz usłyszałem o liniach, jak ktoś bardzo popularne i uwielbiam te linie i wtedy patrzę w oczy i mówię tak. Dużo sobie rozmawialiście w tym pierwszym sezonie w Śląsku? Ja uwielbiałem, bo porównywałem trenera Uvalina z trenerem Rajkowiczem i nie zdradzę może zbyt dużych szczegółów, że trener Rajkowicz mi bardzo dużo opowiedział, a trener Urlep, którego szanowałem, i trener Rajkowicz, którego szanowałem, trzymali tą swoją wiedzę dla siebie, albo jej nie chcieli... Ale trener się dzielił ze wszystkim. Zwolniłeś trenera. Ja mogłem przez następne 5 lat popatrzeć, ile to, co powiedziałem na początku. A ten Ulep to zawsze trzymał. I było to, zobaczysz. Nie masz pojma. A ten Rajkowicz był najbardziej skryty. On tylko z prezesem Lizakiem rozmawiał i całą swoją wiedzę przekazywał prezesowi Lizakowi. A jako asystent musiałem... Ale jak już ruszyliśmy ten temat. Trener Uvalin na przykład znał zawodników. Trener Uvalin na przykład zawsze rozmawialiśmy. A dla trenera Rajkowicza musiałem być naprawdę 110% przygotowany, dlatego że pewnych zawodników na przykład nie zna, nie wiedział i musiałem po prostu całą charakterystykę. Czyli co, kibicujemy Karolowi Gruszewskiemu, żeby wrócił do tego, co grał, i Kolenda. Dla mnie Kolenda, dlatego że on musi wejść na poziom gwiazdy. Muszą ci Polacy iść do przodu. Ktoś musi. Jak nie Kolenda, to kto? Znaczy, jak Kolenda, to nie. Polski cukier Toruń, tam chyba najwięcej wakatów jest, jeśli... Dla mnie to nie jest do komentowania, to jest to takie... No, ale grają sparingi tam jacyś... A ja wiem, ale słuchaj, tu teraz mamy 4 zawodnika jak... Ale trzon dobry. Nie, słuchaj, to nie ma kwestii, ja nie chcę o tym mówić, ale to jest 4, albo jeszcze może jednego tutaj... Nie, to co powiedziałeś, to jest najlepsze określenie Torunia, która ma małe kłopoty finansowe z poprzednim sezonem i teraz czeka. I to jest najlepsze, co na początku powiedziałeś. Oni czekają, stwierdzili ta liga, żeby się nie zadłużać za mocno i tak dalej. Krew to zawsze weźmiemy. Zawsze mamy Polaków. Weźmiemy krótko, na kilka miesięcy. Ale to jest tak czy siak drużyna, jak masz tych chłopaków, to o play-offy powinieneś spokojnie walczyć, no bo to... Popatrzymy. Zobaczymy. Ale tylko te 3 nazwiska to jeszcze potrzebują kogoś do kozła. I tutaj ktoś musi pokozłować. Halo, Warszawa, Obitrotter ma być na jedynce tam. To jest informacja chyba z dzisiaj. Będą grali spokojnie na jeden baskacik. No ale jest przecież ten. Grał Złowicza Samsonowicz. Ale tak, podobno nieźle się prezentuje. Ale, dobrze, ale to są zawodnicy naprawdę nie tego poziomu. No dobra, no ale są, okej, ale... Nie tego poziomu. Musimy gadać o faktach. Naprawdę, to są zawodnicy, którzy fajnie, że mogą się uczyć i tak dalej, tylko ja nie chcę być w skórze Kuliga albo Cela, bo ja miałem taki sezon jeden, gdzie gra z zawodnikami, którzy nie wiedzą tego, co ja, i cały czas się frustrujesz. A czemu tu nie zbiegłeś? Albo czemu tu nie podałeś? A koszykówka na wysokim poziomie, na wyższym poziomie, jak grałeś, to są właśnie centymetry, sekundy. No i tego zawodnicy niższych rozgrywek nie rozumieją. Trenerzy też niektórzy nie rozumieją, ale to... Dobra, lecimy dalej. Asseco Arka Gdynia. Teraz tylko polski skład. Będzie. Zobaczmy tutaj. No na papierze niezły. Jest o czymś jak Szubiemu... Proszę? Pamiętasz, które miejsce zajęli, jak grali polskim składem? Już ci mówię, 4. Nie, polskim składem... polskim składem chyba w play-offach grali przeciwko nam wtedy. 8, 9, to trener Dedek wtedy. Oni tak ale raz zrobili play-offy. I dlatego to jest dla mnie odpowiedź. Trener Frasunkiewicz i cały sztab szkoleniowy mają patent, mają dobrych zawodników, którzy moim zdaniem na pewno zajmą 8. miejsce, jak będzie zdrowy Krzysztof Szubargo. Na pewno ich bez... To są dobrzy zawodnicy. Mnie tu jest interesny taki pomysł, jak to chodzi, po co to teraz się zmienia, o takie polityki agresywne, masz 5 zagranicznych, teraz nie masz ni jednego więcej. Chyba pieniądze. Mi się wydaje, że słuchaj, mieszkania, większość z nich też mieszka pewnie w dużym mieście. Ale musimy się zgodzić. To jest tani zespół i ja uważam, że musimy się zgodzić, da i ci zawodnicy kosztują. I to i nich musisz zapłacić. Ja tylko mówię o polityka i taki pomysł zespołu. Mi się wydaje, że to jest pomysł, dlatego że oni mają grupy młodzieżowe i chcą pokazać, że nadal musi być ciągłość. Ja uważam, że ostatni rok nie mali grupy młodzieżowe? No tak, ale chcieli zdobywać, bo były jakieś pieniądze na coś więcej. Nie wiem, ja myślę, że w życiu nie popatrzyłem to, że jeden zespół gra za 5 zagranicznych i następny rok za 0. Potem, to w życiu nie popatrzyłem, może to jest normalnie, ale ja to nie popatrzyłem. Ja nie mówię, da muszę mieć 5 zagranicznych zawodnika, albi nie by było złe, da mają jednego albo dwóch, wiesz, i da mówię, ten sezon podamy więcej możliwości, jer ty, słuchaj, nie zabijasz ty ni młodego, jak zostawisz jednego albo dwóch zawodnika zagranicznych. Mi się wydaje, że to samo co Toruń, że może jest taki pomysł, że zagramy na przykład sparingi, zagramy pierwszy mecz, zobaczymy jak koronawirus się nie, ukaże dobrze. I sprowadzimy jednego. Słuchaj, ja im wszystko najlepszego do zespołu, ja tylko pytałem o pomysł, jakie to jest, dla mnie było troszeczkę dziwne, wiesz, jer to nie jest... Ja się tłumaczyłem brakiem pieniędzy. A dobra, a jak jest brak pieniędzy, on to dobrze, on to... No tutaj Przemysław Żołnierewicz wraca, myślę, że tutaj będzie chciał już tak udowodnić. Pewnie. Dla mnie Witliński, Żołnierewicz, muszą to zawodnicy Igor Wadowski, mają coś do udowodnienia i w tym upatrywałbym, jakby ktoś mnie pytał dlaczego ósemka, to właśnie dlatego. Witliński ma wyjść na parkiet i nie ma co narzekać, że ktoś jest przed nim, musi pokazać. To samo Żołnierewicz musi pokazać, że nadal chce grać w basket i Wadowski to samo. No i Wilczur, Adam Chrycaniuk, Szubi muszą mieć tlen, na pewno zdrowie, jak będą zdrowi, to też dadzą radę i formę. I ochotę, nie? Że tu trzeba mieć ochotę do tego, bo w starszym wieku najgorsze znaleźć ochotę. Okay. Ochotę, że te podróże, to scouting. I Last Dance Filipa Dylewicza podobno. Ciekawy jestem, jak tam Dylu sobie na pewno jakąś poradzi. Trójkę ukuje, bo ma rękę do rzucania. A jak to wygląda? Ja to nie tam... nie mam pojęcia, co się dzieje. Filip Dylewicz, jak nie by było normalnie, da Last Dance ma u trefu. Ja tego też nie wiem, on to tak kiedyś tłumaczył, nie wiem. Tam są, oni mi to tłumaczą, ja nadal tego nie rozumiem. Tam jest bardzo ciężka, bo chodzi o banery, chodzi o to, kiedy oni się rozeszli, kto ma prawa do tego. Dwa kluby uważają, że mają do tego prawa. Nie, chyba. Nie, ja mówię, da było tam normalnie, da Dylewicz zagrał trefu za ostatni sezon. To no tak, tak, ale, nie tak, tak, ale najwięcej sezonu zagrał Waseko. Tak? Mi się wydaje, dobrze myślę? Bo trefl na przykład to jest... No nie wypowiem ci się, bo... Nie, ja tu... Aha, bo jak wy nazywacie... Aha, poprzedniczkę... Dlatego ja tego nie... Oni to tłumaczą dla mnie... Kiedy był jeden zespół, on grał tu, a potem kiedy był trefl, poszedł trefl. Tak, tak, rozumiem. No ale powiedzmy, że w Trójmieście i... Ale na końcu to ja tylko pytam... Tutaj Filip Dylewicz, Trefl Sopot. Jest Trefl Sopot, jest Trefl Sopot. No i później jest problem. Zaczyna być problem... Trefl, cały czas. Tak, jest problem, cały czas jest trefl. I później... A Seko stwierdziło, że ono jest jakby spadkobierczynią chyba tych sukcesów, dobrze? Chyba o to się kłócą. No pewnie tak. Może ktoś przyjdzie nam kiedyś wytłumaczyć. Mateusz Kaszowski, znasz chłopaka? Znam. Syn trenera? Tak. Kaszowskiego z Łańcuta? Tak. No, warto zwrócić uwagę na tego zawodnika? Ja nie zwracam uwagi na młodych zawodników, którzy fizycznie mają Koszykówka jest strasznie wredną dyscypliną. No jak nie jesteś szybki, skoczny, albo wysoki, albo z zasięgiem, no... To ja w ogóle nie powinienem grać, kurde. Masz rację. Tylko, że rzut miałem, to zawsze Bozia coś tam trafiłem. I tu nie byłeś taki bardzo dobry. Dobrze, ale pamiętaj, że jeszcze ty miałeś charakter. Kamilku, ty się trochę obrażasz. Bo ale ty ja się śmieję sam z siebie. Ale słuchaj, nie mój mu mówić tak, mój mu otwarte, co myślisz. Bo ty byłeś naprawdę, jak przyszedłeś na parkiet, to ja zobaczyłem gościa bezczelnego z Kuźnik. Jak ja się dowiedziałem... Jeszcze chudszy byłem, rękę zdrową miałem, wiesz? Dlatego była niespodzianka, co on robi tu. Nie, ale... Bezczelny, nie, ale bezczelny. Co chce tam? Nie, próbuję się ustawić na ofens, ja próbuję się ustawić na, nie będzie bieg, a on biegnie we mnie, ofens, otrzepał się i gra dalej. Ja mówię, takiego bezczelnego gracza jeszcze nie zauważyłem. Troszkę taki ham z Kuźnik, prawda? Ja uważam, że typowo reprezentujesz, nie obrażając Kuźniki, ale stare Kuźniki. Ale był złośliwy, biodro wystawiał na zasłonie. Tak, powiedział strasznie mi, że mnie nie lubi, bo mam lepszy rzut na przykład. Tak, nie? Ale strasznie go tępiłem go. Ciężko, i teraz... trenerze... Ale miałeś ten rzut kiedyś. No, słuchaj, no bo ty byłeś królem strzelców PLK? Nie. Po pierwsze, umiałem zdobywać punkty. To jest różnica. Ludzie zapominają. Ten, kto umie rzucać, a ten, kto umie zdobywać punkty. Ja umiem zdobywać punkty. Ty umiesz zdobywać punkty. Umiałeś zdobyć, byłeś bezczelny. Wracając do biednego Kaszowskiego. Mateusz niech idzie swoją ścieżką, ale nie będę na niego jakby... To jest ekipa, co powalczy na pewno o play-off. Oczywiście, ten Frasunkiewicz na pewno to napisze w szatni. Albo tak jak trener Griszczuk kiedyś, jak były play-offy, to Włączał telewizor i czerwone tło i mówi, to jest play-off, to jest krew, to będzie się lało teraz. Ale uwielbiam trenera Griszczuka. Ja bardzo lubię idealnie pasowałeś do trenera Griszczuka. Trener Griszczuk tak cię lubi, że to jest... Ja go też lubię. No, ma takie... to jest coś takiego, takie chamy jak trener Griszczuk albo Chanas. Ja byłem taki cham. I żałuję, że byłem takim chamem, ale byłem, bo ja chciałem grać u takich trenerów. Ja chciałem grać u trenerów chamów, bo sam byłem chamem. Lubisz, jak krzyczą na ciebie, jest taki sadomaso. Tak, ale ja uwielbiałem robić krzywdę sobie. Ja. Ale u trenera Uvalina nie byłeś jeszcze. Nie. Nie byłem u trenera, chciałem być u trenera, trener mnie nie chciał. Trener Uvalin brał lepszych zawodników koszykarsko. Jak ja grałem przeciwko Polpakowi... poziomu drużyny, tak, jak ja grałem przeciwko Polpakowi, to ja chciałem udowodnić, że jestem lepszy. Ja mówię, to było coś takiego, że... Ja mówię, trener Uvalin... Nie interesował scouting. Co mnie interesuje trener? Ja zdobyłem punkty, popatrzyłem na trenera i wybrałeś tamtych zawodników i teraz ma. Będziesz cierpiał. Ja uwielbiam. Ale już mało takich gości jak ja chciałem, bardzo mało, ale nie ma takich trenerów. Ja chciałem grać u serbskich trenerów, Bałkańców, bo oni mnie jako jedyni doceniali. Tylko trenerzy polscy nigdy mnie nie doceniają. Trenerzy, prezesi polscy też mnie nie doceniają, ale tylko trenerzy zagraniczni mnie doceniali. Jak ja uwielbiałem u trenerów... Ja dużo z trenerem Uvalina właśnie byłem, ale takiego jak ty mówisz, miałem urlepa. Później zawsze chciałem udowodnić, że ten... A był trener Taniewicz. Ja we Francji, jak był trener Taniewicz, grałem, a on mówi tak, Rado, i on tak do mnie, jak w Lyonie gra, a mówię tak, a on mi powiedział, w przyszłym sezonie będę chciał cię w Lyonie. Nikt tego nie wiedział, a ja mówię tak, Taniewicz, a ja mówię, i zawsze gdzieś się spotykałeś, potem na każdy się, a on, chodź do mnie, a ja tak mówię, każdy tak patrzy, a on mi zapomniał, a ja mówię, za to lubię na przykład. Ja chciałem u niego grać, jak graliśmy przeciwko Lyonie, nieważne czy 0 punktów. Ja Harszał robiłeś ze swojej trójki na tamtą. Nie. Na każdą piłkę się rzuciłem. Na każdą piłkę. To nie było piłki straconej. Ale dlatego, że trenerzy z Bałkan doceniają serce, a to mogłem dać. Umiejętności nie dałem. Ale no, nigdy ten nie miał mnie... Dobrze, dobry zawodnik. Ale nigdy nie miał mnie trener w swoim notesie. Nie. Słuchaj, musimy tam pierwsze... Możemy teraz gadać, ale... Nigdy. Nie pamiętam. A nie, słuchaj, ale nie, kiedy tam... ja kiedy... Trener Burkicza, dobrze myślę? Słuchaj, ja kiedy... Ja pamiętam te nazwiska. Ale Burkicz był dobry zawodnik. Mój Tujkowicz był chyba też czwórka. Mój Tujkowicz? Tujkowicz nie. No dobrze, ale 3-4 grałem. Ten wysoki? Ale nie było... Hicks. No i ty też byłem lepszy od niego. Nie skakałem tak wysoko. Nie, no to by cię wdusił tam. Ale pod koszem. Ale ty byś go z przodu pojechał, nie? Dokładnie, przy tym sędziowaniu. Nie, ja pamiętam, ty go tylko prowokowałeś. Dokładnie. Dobrze, ale to jest taktyka. On był głupi, wiesz. No, to że trenerze, za to też się płaci, no. A kiedy grał, tam te zabijali jak dziecka, wiesz. To jest śmieszne. To jest fajne, lubię takie. Nie, ja się zgadzam. To tak samo... Ale to tak samo było, ty pamiętasz, to tak było ze Stefańskim, jak on bardzo zły tam na niego, co robił z Hosliem. Słuchaj, to jest taktyka. Ja wiem, ale słuchaj, taktyka jest jedno, a potem to było tak samo z Jengą, pamiętasz? Ja wiem, że to, i to cały czas, albo jeden raz był Stefański, a cały czas u Seku był taj... Szczotka, tak. Wiesz. Ale jednemu Bozia daje na przykład umiejętności rzutowe, ale ja nie mam nic przeciw niego. Ale trenerzy nie lubili takich zawodników. Słuchaj, ja byłem bardzo zły, ale ja miałem tam milion sytuacji, kiedy mówiłem do zawodników, wiesz, takich... Część gry to jest. Oczywiście, to jest tak normalnie. Ja na przykład tutaj Tomasem Kelati rozmawiałem, no świetny zawodnik, ja go przeprosiłem za to, bo byliśmy tak napuszczeni przez trenera Ulepa, że myśmy chcieli go zarąbać, ale później patrzyłem, krzywda mogła mu się gościowi. Dokładnie, ja tak samo mam takie same odczucia. Ale jako młody chłopak to byłem głupi, wszystko bym zrobił. Ja tak samo grałem, jak byłem młody, trener mi powiedział, że masz go zagryźć, on jest od ciebie lepszy, albo na przykład mówią, że trener Uvalin cię nie chce na przykład, a wolał Burkicza i Tujkowicza. Ale niko te nie pooferował. Tak nie. A kto był twoim agentem? Czy sam? Sam, ale Tarek Krajs chyba w tamtym momencie. Tylko o to mi chodzi, że tak jak ty przeprosiłeś, tak samo ja z tego miejsca przepraszam wszystkich zawodników, bo naprawdę źle się zachowywałem. Słuchaj, te oferowali, szybko by tam skończyły. Negatywne. Dobra, kończymy część drugą. Widzimy się jutro. Do widzenia. Do widzenia. Tschüss.